Witam Was serdecznie, MaxPlane.pl przedstawia MotoGP 2019, no i się przenosimy do Le Mans. Deszczowe warunki, jak tutaj widzę na tym wideo. Będziemy jechać Valentino Rossi w teamie Ducati Desmo Sedici 2012 rok. Kto tam był z numerem 1? A, Casey Stoner, już tutaj właśnie widzę. On właśnie sobie tutaj numerek 1. I tutaj trzeba będzie chyba go wyprzedzić o 4-3 sekundy. A, to będzie ciężko. Oczywiście jeden lap. Zaawansowany poziom. Zużycie opon. No zobaczymy. Jeszcze tutaj nie jechałem. I zobaczycie tego Valentino Rossi właśnie w teamie Ducati. Tak właśnie on się prezentuje. Ducati, Enel, Team, Generali. Takie tutaj mamy na owiewkach firmy. No i przechodzimy do startu. No a tutaj widać, że te opony. Casey Stoner. Ale on cichutki jest ten motorek. No tutaj będzie ciężko. Muszę się przyzwyczaić do tych opon i do Ducati, który tutaj prezentował się. Ale tutaj ładnie, żebym wyszedł z tego zakrętu. Hamowanie do tego zakrętu, prawo, lewo. Czy się dobrze wpiszę tutaj? Chyba tak. Ale mi tutaj jeszcze karę dali. Jorge to wygrał. No nie wiem, czy ja to zaliczyłem. Może mnie braknąć. A jednak to wygrałem, nawet z karą. Popatrzcie, 9 sekund przewagi. Valentino Rossi odblokowane, Team Ducati. No i taka emotka odblokowana za pierwszym razem. Nie byłem pewny, bo tutaj naprawdę niektóre właśnie są testy naprawdę bardzo trudne, a tutaj niektóre są naprawdę fajne, łatwe, że na złoto lekko się tutaj obchodzi je. Także jeżeli Wam się ten odcinek podobał, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę, udzielić jakiegoś komentarza, no i oczywiście oglądać moją karierę. Także do zobaczenia, do następnego challenge'u.